próby dotyczące spraw marketingu, ponieważ nie oddaję pieniędzy. Witam serdecznie wszystkich tutaj zgromadzonych. Bardzo dziękuję za przybycie. Z szczęścią miałem okazję już się poznać. Z szczęścią mam nadzieję, że już niedługo. Tak jak tutaj kolega wspominał, Marcin Janicki. I teraz nazwa funkcji, jaką tutaj pełnię, pełnomocnik zarządu do spraw marketingu. Tak naprawdę wspólnie z zarządem podjęliśmy decyzję o połączeniu wszelkich kwestii związanych z marketingiem, ze sprzedażą i z PR-em w jedną całość i koordynowanie tego przez jedną osobę. Jeśli można tak powiedzieć, nie jestem pracownikiem klubu, ale osobą, która ma pomóc wszystkie te rzeczy spiąć i dograć. Podpisana jest umowa bezpośrednio pomiędzy klubem a firmą, którą prowadzę. Jest to firma Kiwi Sport. Tutaj może krótko też o samej firmie. Agencję prowadzę wspólnie z kolegą, a pracę i tak naprawdę tutaj działalność w klubie traktuję jako projekt, który chciałbym szczęśliwie zakończyć. Umowę podpisaliśmy do końca sezonu, czyli do czerwca 2013. Tak naprawdę, jeśli chodzi o samą agencję, no myślę, że w przestrzeni sportowej jesteśmy bardzo mocno obecni, bo zarówno spółka Ekstraklasa S.A., jak Lech Poznań, jak i inne kluby sportowe. A w samej rozmowie z zarządem, jaką mieliśmy, wytypowaliśmy sobie dwa główne cele przed działaniami, właśnie przed działaniami naszego działu, czyli wsparcie w zakresie budowy całego strumienia przychodów. Dotąd niewiele się działo, jeśli tak można to określić, w zakresie pozyskiwania przychodów z różnych źródeł. Natomiast drugi cel zasadniczy to jest budowa marki GKS-u Katowice i otwarcie się na nowe przestrzenie. I od czego zaczęliśmy? Tak naprawdę rozmowy na temat współpracy rozpoczęły się już w listopadzie. Formalnie jesteśmy związani umową od początku grudnia. I pierwszy etap, czyli cały miesiąc grudzień, poświęciliśmy na analizę. Odbyliśmy, też osobiście odbyłem, kupę rozmów między innymi z Państwem na temat sytuacji w samym klubie, ale tak też sytuacji całego otoczenia. W chwili obecnej pracujemy i tak naprawdę jesteśmy już na ostatniej prostej z dookreśleniem planu marketingowego wraz z kalendarzem działań marketingowych. Tak naprawdę te działania zakładają współpracę z obszarami, które są tutaj przedstawione. I już teraz chciałbym zaprosić pod koniec miesiąca stycznia na kolejną konferencję lub na początku lutego właśnie na temat założeń całych tych działań, które będziemy prowadzili. Myślę, że jest kilka bardzo fajnych projektów, mocno niestandardowych, które gdzieś mogą tutaj wypromować markę. Elementy po stronie przychodów, nad którymi chcielibyśmy się pochylić, to na pewno temat sponsora strategicznego i przekazywania pakietu pod niego. Temat klubu biznesu, który za chwilkę chciałbym też szerzej przedstawić. Temat przychodów z dnia meczu i ewentualnych pozostałych przychodów, które są wciąż w fazie dyskusji i koncepcji. Natomiast w temacie działań budujących markę jest to przede wszystkim nowa linia materiałów, na którą chcielibyśmy działać w nadchodzącej rundzie. Tematy związane z masą reklamową, z jakimiś działaniami niestandardowymi, ale przede wszystkim współpraca z Państwem, bo tak jak sobie też określiliśmy z ludźmi z marketingu, to Państwo są jedną z naszych strategicznych grup, z którą chcielibyśmy efektywnie gdzieś komunikować. Od pewnego czasu zaczęły pojawiać się tak naprawdę materiały prasowe na skrzynkach mailowych. Niedawno organizowana konferencja prasowa, teraz po raz kolejny chciałbym, żeby to stało się w pewnym sensie normą. Odnośnie dzisiejszych materiałów konferencyjnych, oczywiście są one do pobrania, a tak naprawdę już myślę, że kolega w całości rozdał. I może takie dwa słowa o akcjach, którymi już zaczęliśmy. Tak naprawdę nie wszystkie z tych akcji zostały już bezpośrednio zapoczątkowane przez naszą współpracę, przez moją osobę, albo efektem poprzednich działań marketingu. Jest to temat szlachetnej paczki, która była realizowana wspólnie ze Stowarzyszeniem Kibiców. Myślę, że bardzo fajnie, bardzo pozytywnie odebrany.
W swoich działaniach chcielibyśmy skoncentrować się też na przestrzeni takiej społecznej, na przestrzeni charytatywnej. Dlatego też przy okazji sprzedaży lub dystrybuowania produktów klubowych chcielibyśmy, żeby część kwot mogła wesprzeć tych najbardziej potrzebujących. Tak? Nie robimy tego pod publiczkę, ale rzeczywiście chcemy pomagać. Mamy wytypowaną listę podmiotów, z którymi chcielibyśmy podjąć współpracę, ponieważ współpraca właśnie z takimi podmiotami z obszaru charytatywnego i społecznego no, wymaga budowania relacji. To nie mogą być tak naprawdę działania ad hoc od teraz, ale akcja po akcji, gdzieś budowanie tej relacji. Karta kibica, którą macie Państwo tutaj przed sobą, wybór kibiców. Dziwny, nie dziwny, spodziewaliśmy się tego wyboru ze względu na oprawę, ale chcielibyśmy też przenieść ciężar decydowania o pewnych sprawach, które tak naprawdę dotyczą kibiców, na samych kibiców, tak? Żeby oni też poczuli się rzeczywiście częścią klubu i częścią tego, że mogą o tym klubie decydować. No i mały zabieg, wizyta w Urzędzie Miasta, absolutnie niekorupcyjna. Chcieliśmy tutaj na święta wręczyć kalendarze, jako też jeden z produktów właśnie działu marketingu. Jeśli chodzi o klub biznesu, rozpoczęliśmy już rozmowy z pierwszymi firmami. Mam nadzieję, że już niedługo pojawią się pierwsze efekty. Klub biznesu de facto po naszej analizie wytypowaliśmy sobie takie trzy pakiety. Pakiet platynowy, najszerszy, skierowany do firm największych, tak? Pakiet złoty, z ceną, trzeba powiedzieć, marketingową, ale przede wszystkim pakiet przyjaciela Gieksy. Jest to de facto rozszerzona formuła pakietu VIP-owskiego, przeznaczona dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą lub firm mniejszych, które chciałyby być przy Gieksie i Gieksę wspierać. Są to kwoty miesięczne i de facto myślę, że na ten temat tyle tak naprawdę rozwiniecie jest właśnie w materiałach. Ale jak chcemy też podejść do biznesu, bo podchodząc do biznesu mamy takie czasy, jakie mamy. Mamy, gdzieś ostatnio przeczytałem w Wyborczej, ale też w Rzeczpospolitej, że to będzie rok oszczędzania. Współpraca pomiędzy biznesem a Gieksą powinna być przede wszystkim efektywna. Dlatego też wdrożyliśmy projekt IVO Market. Jest to projekt, który jest realizowany w klubach sportowych w całej Polsce. Tych klubów jest bodajże kilkanaście i dosyć mocno się to rozwija. I klub również się w ten projekt zaangażował. Dzisiaj powinien być on już widoczny na stronie. Dostępny jest pod adresem market.gieks.katowice.eu. Na tym markecie na chwilę obecną są oferowane produkty. Są to produkty, obuwie, przepraszam. Jest to obuwie niebrandowane w żaden sposób klubem. Natomiast prowadzimy również rozmowy, żeby pojawiły się tam gadżety klubowe, ale przede wszystkim produkty partnerów. Z każdego produktu kupowanego na markecie część kwoty trafia na klub. I tu też chcielibyśmy w ten sposób gdzieś budować właśnie relacje z tym obszarem kibiców. Tak jak wspominałem, pod koniec stycznia lub na początku lutego chciałbym się też z Państwem spotkać i zaprezentować gdzieś tam główne założenia do działań marketingowych. Na pewno istotnym elementem będą urodziny klubu, ale o tym myślę, że na kolejnej konferencji prasowej możemy szerzej porozmawiać. Dziękuję w takim razie i zachęcam również do zadawania pytań w tej tematyce. Chciałem zapytać o sponsora strategicznego. Czy to się odbywa w ten sposób, że zaprosicie tysiące, bodajże tysiąca firm, czy macie namierzone firmy i tam też przy nich nadzieja na efekt? Tak naprawdę o rozmowach myślę, że tutaj więcej mówię, zaraz powiedzieć, nie wiem do końca, czy można mówić. Jest wytypowanych kilka firm na spotkania, z którymi chcielibyśmy się przede wszystkim przygotować, bo obecnie sponsoring to nie gdzieś tam lista życzeń, jeżeli idziemy do sponsora i prosimy o pieniądze, ale też danie gdzieś temu sponsorowi korzyści. Dlatego też tych kilka firm, które sobie wytypowaliśmy, o których na chwilę obecną nie chciałbym mówić, przygotowujemy pakiety sponsoringowe i będziemy chcieli udać się do nich na rozmowy. Nie jest to robione po omacku. Są to firmy, które w pewien sposób predysponują do tego, by być przy klubie, ale tak jak powiedziałem, no, więcej tutaj informacji nie chciałbym udzielać. Natomiast nie jest to robione po omacku, nie jest to forma wysyłania ofert na oślep, ale rzeczywiście wytypowanie konkretnych kilku firm i przygotowanie się do tego spotkania.
Jak to będzie z kartą kibica? Ona będzie obowiązkowa? W temacie karty kibica tu może Wojtek trochę wesprzesz? Tak. Jeżeli chodzi o kartę kibica, w związku z tym, że to też chciałbym od razu wyjaśnić, to nie jest inicjatywa klubu. W związku z modernizacją obiektu pojawił się ten nowy system, który został zamontowany. My z tym systemem musimy współpracować. I tam rzeczywiście wymogiem jest to, żeby była karta kibica dla każdej osoby, która będzie chciała oglądać mecze przy ulicy Bukowej. Kiedy ewentualnie te karty będzie można nabyć? Daty jeszcze na chwilę obecnej pewnej nie mamy, natomiast wiele wskazuje, że może to być końcówka stycznia lub początek lutego. Na pewno chcielibyśmy od początku lutego już to sprzedawać. Jaki jest koszt wyrobienia karty? Koszt pojawił się, to 5 zł. Faktycznie karta jest bardzo ładna, ale to też takie mrugnięcie do kibiców, ponieważ z tego co wiemy, to racje na stadionie są zakazane. Oj, panie redaktorze, znam prezesa, czytałem wypowiedź prezesa Legii, który mówił o tym, że on spowoduje, że będą legalne na stadionie Legii, więc myślę, że to takie nasze mrugnięcie delikatne. To... No prezes PZPN odpalał rację. Tak, ale on z dziećmi odpalał, z tego tak, co wiem, z i dzieciom się podobało. Dzieciom się zwykle podobało. No, z tego co wiem, w organach policji nie pracują dzieci, więc to może być tylko... Skąd pomysł na handel butami? Ja bym chciał uniknąć pewnego skojarzenia, które może się pojawić z handlem. Tak, ja wiem, o co panu redaktorowi dokładnie chodzi. Nie, to buty to akurat są tutaj przykładowe rozwiązanie. Pan redaktor zaloguje się niewątpliwie, obejrzy sobie tą stronę i zobaczy, że buty to jest tylko przykład. My idziemy w rozwój, to żeby o tym Marcin chcielibyśmy mówił. Tak, chcielibyśmy tutaj mieć produkty naszych partnerów. Żałuję, panie redaktorze, że rzeczywiście Marcin nie przemyślał tego, nie pokazał tych różnych rodzajów kafelek, ale naprawdę... Ale kafelki też są, tak? Jak dla pana redaktora specjalnie tą propozycję też włączymy w pakiet, nie ma problemu. A czy na tym markecie już są konkretne produkty, które rzeczywiście... Tak, jest na chwilę obecną. A wiadomo, jaki procent z tego idzie na klub? Czy to są indywidualne rozmowy z każdym producentem? To są indywidualne rozmowy z każdym producentem z osobna. I tak samo przy okazji pozyskiwania partnerów też to będzie odrębna kwestia negocjacji z nimi. Na pewno jest tak, bo sam też patrzyłem na to, że jeżeli pan już wybierze sobie ten materiał, który pana akurat zainteresuje, to pojawi się informacja, ile z tego jest przeznaczone na klub. Ale dopiero przy zakupie, wtedy wiemy. Przy wyznaczeniu, przy wskazaniu, że to jest pan zainteresowany kupnem tego akurat tam przedmiotu. Czy... A, jest informacja, ile na klub. Tak, i będzie pan miał świadomość, że kupując na przykład buty, 5 zł wspomaga pan GKS Katowice. Nie wiem, czy to panu... To dwie pary. Mam nadzieję, że to jest taka deklaracja też ze strony pana redaktora na ten częstsze używanie. Są jakieś ograniczenia co do asortymentu, czy to...? Tak, buty tylko, panie redaktorze. Nie, no. Wszystko, co jest prawnie dopuszczalne. To nie jest tak, żebyśmy też w pewien sposób to rozumieli. To nie jest tak, że GKS w chwili obecnej chodzi i szuka, kto mógłby wystawić tam swoje produkty. No, spokojnie, to jest jakiś ten element... rozmów. To nie jest tak, że my w chwili obecnej jesteśmy sklepem, który wystawia swoje różne dobra i w ten sposób handluje. Oczywiście chcielibyśmy tam w pewnym momencie gadżety podpiąć i także przez ten system puszczać sprzedaż gadżetów. Jeszcze do pana Marcina. Tutaj wybranych klientach to są firmy, znaczy kluby nie tylko, z którymi pan współpracuje jako firma, tak? Tak, z którymi współpracowaliśmy, z którymi częścią cały czas prowadzimy jakieś projekty. Jak poznali Śląsk Wrocław? Czy udało się tam jakiś sposób? Śląsk Wrocław koszykarski. Koszykarski, ale Lech Piłkarski, tak? Lech Piłkarski, tak. W temacie Lecha Piłkarskiego odpowiadamy za całość działań marketingowych, to znaczy moja firma, jest specjalny zespół do tego wydelegowany i on de facto się tym zajmuje. Cały czas? Tak, cały czas. I jakie efekty? Efekty? No, nie wiem, jakie krążą opinie o marketingu Lecha. Wydaje mi się, że całkiem nie najgorsze. Z Lechem jesteśmy już de facto związani od lat 7. Tutaj partner po sąsiedzku. Także no, gdzieś to była oczywistość, że współpracujemy. No, ale myślę, że opinia w ogóle, która krąży o marketingu i tych działań marketingowych jest całkiem pozytywna. Czy da się jakoś zazębić współpracy między Lechem a Lukasem? Na niwie marketingowej? Marketingowej czy kibicowskiej? Marketingowej. Tutaj ciężko powiedzieć. Jest jeden problem na temat współpracy z... może tak, nie chciałbym niczego przesądzać, ale gdzieś pojawił się pewien pomysł, o którym chciałbym powiedzieć, być może później.
chciałem zapytać o sponsora technicznego. Czy taki nowy sponsor techniczny się może w najbliższym czasie pojawić w Biegasie? Sponsor techniczny w najbliższym czasie pojawić się raczej nie pojawi, natomiast rozmowy trwają. Kwestia sponsora technicznego, co zresztą pewnie jest wiadome, jest kwestią dość skomplikowaną, bo była dość dawno podpisana umowa z jednym ze sponsorów technicznych. Tu są rozbieżności, czy ta umowa została zerwana, czy nie. Z tym sponsorem technicznym jakieś rozmowy trwają, natomiast na chwilę obecną to nie jest taki etap, o którym moglibyśmy powiedzieć, że w przeciągu kilku dni nagle pojawi się informacja. To jest na pewno element istotny i o tym elemencie zarząd pamięta. Czyli na wiosnę drużyna najprawdopodobniej zagra w takich samych strojach? Wiele wskazuje na to, że GKS Katowice na wiosnę będzie w strojach firmy Kokot, ale nie mógłbym tego na chwilę obecną przesądzać, bo rozmowy, jak mówię, też trwają. Nie ukrywam, że kwestia sprzętu jest kwestią jedną z bardziej drażliwych w chwili obecnej i wymagającej szybkiego rozwiązania. Natomiast wiem, że pan redaktor, ja nie mam się pana redaktora Leśnikowskiego, ale wpisał ładnie, że kupiliśmy 30 piłek Adidasa. Dzisiaj tak faktycznie dokonaliśmy takiego. Czy pan redaktor można kupić sobie na markecie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo za przybycie i do zobaczenia.